Zapraszamy do głosowania w 7. plebiscycie kryształowych magnesów. Tylko od Ciebie zależy, kto zgarnie kryształ. Kategoria sport. Marta Pawlikowska, KSW Łuków, SMS o treści magnestv.38 na numer 7148. Aktualna mistrzyni Europy w kickboxingu w kategorii juniorów w formule full contact. Złota medalistka Mistrzostw Polski w kickboxingu kategorii juniorów w formule full contact. Jata Reis, SMS o treści magnestv.39 na numer 7148. Dobrze zaplanowany i świetnie zorganizowany bieg przełajowo-przeszkodowy. Organizatorzy, wykorzystując naturalne ukształtowanie rezerwatu Jata, przygotowali wiele przeszkód dla uczestników w różnych grupach wiekowych. 8. półmaraton tradycji w Lesie Głowskim. SMS o treści magnestv.40 na numer 7148. Półmaraton zorganizowany przez klub biegacza VMAX Adamów. Trasa maratonu prowadziła leśnymi drogami o znaczeniu historycznym, związanym z powstaniem styczniowym, unitami podlaskimi, walkami kleberczykowskimi i partyzantką. Program obejmował bieg główny na dystansie 21 km, bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Tegoroczna edycja upamiętniła 80. rocznicę bohaterskich walk za wolną ojczyznę podczas ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 roku. Łukasz Ławecki, zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów Orlęta Łuków. SMS o treści magnestv.41 na numer 7148. Dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów w roku 2018 i 2019. Jest jedynym przedstawicielem sportu olimpijskiego z Łukowa i powiatu łukowskiego, który wywalczył medal Mistrzostw Polski Seniorów. Cezary Miszta, SMS o treści magnestv.42 na numer 7148. Cezary Miszta, grający na pozycji bramkarza, wychowanek klubu sportowego AM Plus Łuków, reprezentujący barwy pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec oraz występującej w piłkarskiej ekstraklasie Legii Warszawa, za osiągnięcia sportowe i promocję miasta. Dariusz Trębicki, SMS o treści magnestv.43 na numer 7148. Prezes klubu biegacza Biała Biega za propagowanie biegania, zdrowego stylu życia i organizację corocznych pikników biegowych, bijących rekordy popularności. Orlęta Łuków, SMS o treści magnestv.44 na numer 7148. Za to, że nie zniknęły ze sportowej mapy Polski i z miesiąca na miesiąc lecą coraz wyżej. Huragan Międzyrzec, SMS o treści magnestv.45 na numer 7148 za awans i dobre występy w czwartej lidze. Paweł Teter, SMS o treści magnestv.46 na numer 7148. Obrona tytułu w drugiej edycji biegu kolarskiego o Puchar Henryka Sienkiewicza. Otrzymał tytuł mistrzowski na 100-kilometrowym dystansie w kategorii pro. Bizon Jeleniec, SMS o treści magnestv.47 na numer 7148. Za grę w finale Pucharu Polski BOZPN przeciwko Orlętom Radzyń Podlaski. Przemysław Tryboń, SMS o treści magnestv.48 na numer 7148. Za utrzymanie się w lidze okręgowej z drużyną Bad Boys Zastawie. Bartłomiej Bedeniczuk, SMS o treści magnestv.49 na numer 7148. Zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w skoku wzwyż. Patrycja Waszczuk, SMS o treści magnestv.50 na numer 7148. Wywalczyła złoto na Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach klasycznych. Piotr Kisiel, SMS o treści magnestv.51 na numer 7148. Za sukcesy w grze w Warcaby i zdobycie złota na drugich Mistrzostwach Polski w Warcaby stupolowe kobiet i mężczyzn.
Bieg kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza. SMS o treści magnestv.52 na numer 7148. Wyścig kolarski dla amatorów. Trasa przebiega malowniczymi szosami gminy Krzywda w miejscu urodzenia noblisty, co jest nawiązaniem do zamiłowania Henryka Sienkiewicza do cyklizmu. W trakcie wyścigu organizowany jest piknik z lokalnymi potrawami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Wydarzenie zdobyło uznanie i nagrody wśród osobistości świata kolarskiego. Bezpieczny mini peleton 2019 w Łukowie. SMS o treści magnestv.53 na numer 7148. Zawody rowerowe zorganizowane dla najmłodszych mieszkańców Łukowa z okazji Dnia Dziecka ścieżkami Parku Miejskiego w Łukowie. Ideą zawodów jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym roku wystartowało ponad 50 zawodników i wszyscy okazali się zwycięzcami. Bezpieczny peleton 2019. SMS o treści magnestv.54 na numer 7148. Wrześniowa impreza rowerowa zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w której wzięło udział 230 osób. Rowerzyści wyposażeni w kamizelki odblaskowe przejechali 13-kilometrową trasę ulicami Łukowa, a następnie spotkali się na pikniku integracyjnym, gdzie organizatorzy zapewnili atrakcje i nagrody. Weronika Zielińska. SMS o treści magnestv.55 na numer 7148. Za imponujący i nieustanny rozwój w podnoszeniu ciężarów oraz liczne osiągnięcia na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Poza byciem świetną zawodniczką, Weronika jest również dobrą przyjaciółką. Nigdy nie odmawia pomocy oraz propaguje zdrowy styl życia.